Dzień dobry, a naszą rozmówczynią jest dzisiaj pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie z Instytutu Strategie 2050. Dzień dobry, pani ambasador. Dzień dobry. Docierają do nas sygnały, mówiliśmy o tym także w faktach, coraz bardziej niepokojące sygnały o sytuacji wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej, którą okupują Rosjanie i to okupują od dłuższego czasu. Czy pani zdaniem taka eskalacja tego napięcia jest możliwa? W co właściwie grają Rosjanie? Mamy do czynienia już z tą eskalacją. Rosjanie chcą z jednej strony energię z tej elektrowni, która jest największą w Europie i zaopatruje około 20% elektryczności w Ukrainie, więc to ma ogromne znaczenie. Tę elektrownię, elektryczność stamtąd przekierować na okupowane przez siebie tereny, w tym Krym, a równocześnie pozbawić elektryczności Ukrainę. Dlatego, czyli to taki szantaż energetyczny? To nawet nie jest szantaż, to jest taka niszczenie energetyczne i niszczenie infrastrukturalne i wycieńczanie Ukrainy na wszystkich możliwych obszarach, w tym właśnie pozbawianie ludzi elektryczności, ciepła, możliwości dojazdu, pracy, wszystko. Po prostu demolowanie Ukrainy na wszystkich możliwych, we wszystkich możliwych wymiarach. Wczoraj we Lwowie prezydent Turcji Recep Erdoğan mówił, że nie chcemy zobaczyć powtórki z katastrofy czarnobylskiej. Czy istnieje takie zagrożenie? Czy jest taki scenariusz, w którym według pani, w którym Rosjanie doprowadzą do takich prowokacji, które rzeczywiście będą już nie do zatrzymania, że dojdzie do katastrofy nuklearnej? Sytuacja, w której na obszarze aktywnych działań wojennych, gdzie dochodzi do wymiany ognia wręcz na terenie elektrowni, pracują tam ukraińscy pracownicy, oni pracują pod lufami rosyjskich żołnierzy i to już nie jest pierwszy tydzień, więc w straszliwym stresie, w straszliwym napięciu. Wszystko to, to nie jest sposób, w jaki powinna funkcjonować elektrownia atomowa. Tu się może zdarzyć, mogą się zdarzyć, to jest bezprecedensowe. Nic takiego nie miało nigdy jeszcze miejsca, żeby się działania wojenne na terenie elektrowni atomowej toczyły i żeby pracownicy tej elektrowni w takich warunkach pracowali. I wtedy złamanie procedur, niedopatrzenie, nadużycie, jakaś omyłka, no wiele rzeczy może się zdarzyć, których teoretycznie Rosjanie nie chcą, bo nie chcą prawdopodobnie takiej wielkiej katastrofy, która miałaby wpływ także na nich, ale usiłują wymusić coś, wymusić od pracowników przekierowanie tej energii, co jest bardzo trudne, nie wiadomo w ogóle czy możliwe i tu może dojść do bardzo niebezpiecznych sytuacji. O tym, czy ta sytuacja wymknie się spod kontroli oraz o tym, jak przebiega ukraińska kontrofensywa, będziemy rozmawiać z panią ambasador w radiu internetowym RMF24. Z nami cały czas Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie i teraz Instytut Strategie 2050. Rozmawiamy o sytuacji wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej. CNN potwierdza autentyczność nagrań, zgodnie z którymi Rosjanie składują na terenie elektrowni swoje wozy wojskowe, wozy opancerzone i traktują ten cały kompleks jako po prostu takie zaplecze militarne. To jest dalsza część tego wpływania na Ukrainę, takiego zastraszania właśnie tym kryzysem nuklearnym? To jest raczej dalsza część totalnej rosyjskiej nieodpowiedzialności i takiej gotowości do używania absolutnie wszystkiego, wszystkich metod do tego, żeby osiągnąć swój cel, a tym celem jest podbicie Ukrainy i metody są wszelkie. To jest terroryzowanie samych Ukraińców nie tylko na linii frontu, ale w całym kraju, łamanie ich morale przez to, że nie będą mieli właśnie ciepła elektryczności, że jest demolowana infrastruktura, że są ostrzały po całym kraju. Wreszcie także zastraszanie Zachodu i pokazywanie, zobaczcie, jeżeli wojna będzie trwała i natychmiast się nie skończy, to może dojść do katastrofy nawet nuklearnej, która obejmie także was, więc przestańcie wspierać Ukraińców, pogódźcie się z tym, że oni przegrali, przynajmniej efekt będzie taki, że nie będzie dalej wojny. Więc jest też także ten przekaz do nas tutaj i do całego Zachodu. A to należy to interpretować w ten sposób, że im ktoś jest słabszy, tym głośniej właśnie krzyczy? Rosja
w pewnym sensie jest słaba, w pewnym sensie swoją zdolnością do niewyobrażalnie makabrycznych i takich niekonstruktywnych, delikatnie mówiąc, działań jest silna. Oczywiście zawsze jest łatwiej niszczyć, straszyć i terroryzować niż budować. Rosja uważała, że to będzie krótka, łatwa wojna, a Ukraina jest państwem upadłym, które nie jest zdolne do obrony. Natknęła się na bardzo poważny opór. Rosja, także reżim rosyjski, przeszacował zdolności własnej armii. Tutaj mamy do czynienia z kradzieżami, dezorganizacją. Informacje, jakie docierają wręcz od rosyjskich żołnierzy, którzy piszą na swoich blogach, w internecie, co się dzieje w środku w armii rosyjskiej, są porażające. Jaki tam jest bałagan, jaka tam jest fala, jaki tam jest wewnętrzny brak dbałości o cokolwiek i dezorganizacja. I to wszystko także jest świadectwem rosyjskiej słabości i razem składa się na wojnę, która demoluje niestety Ukrainę, ale równocześnie nie przynosi Rosji tych sukcesów, których Rosja się spodziewała. Im bardziej nie przynosi tych sukcesów, tym bardziej Rosja ucieka się do wszystkich możliwych środków, żeby posunąć się do przodu. Mhm. Ruski mir w praktyce, można byłoby powiedzieć. Jeszcze pani ambasador... W cudzysłowie, oczywiście, że tak. Ani źdźbła pokoju. Pani ambasador, jeszcze ostatnie pytanie odnośnie zaporowskiej elektrowni jądrowej, bo i sekretarz generalny ONZ wczoraj we Lwowie, także prezydent Turcji apelują o to, żeby dopuścić do elektrowni naukowców, specjalistów, międzynarodowych specjalistów i żeby ten teren wokół elektrowni uznać za strefę zdemilitaryzowaną. Rozumiem, że nie ma jakichkolwiek nadziei na to, żeby Rosja poszła na takie układy, na takie ustępstwo. Bardzo to by było wątpliwe, dlatego że ci eksperci ujawniliby sytuację, jaka w tej elektrowni jest. Wiadomo właściwie, jaka ona jest, niemniej oni by to osobiście tego doświadczyli i osobiście zobaczyli tych właśnie ukraińskich pracowników, którzy pracują pod lufami, przemęczeni w totalnym stresie, żołnierzy na terenie elektrowni, uzbrojenie na terenie elektrowni. To jest wszystko to, czego Rosjanie najprawdopodobniej nie chcą, żeby zostało to przez świadków zobaczone, ale z drugiej strony jednak Rosjanie nie ukrywają tego, że może dojść. Stosują taki szantaż swoisty nuklearny, bo tym razem nie jest to szantaż bombą atomową, ale trzeba pamiętać, że taki szantaż też cały czas ma miejsce, tylko pewną jakimś wypadkiem możliwym w elektrowni atomowej. Na dzisiaj nie widać, żeby Rosjanie się na taką wizytę zgadzali. Odnośnie tej bomby atomowej, wczoraj widziałem nawet stanowisko Kremla, który potwierdza, że broń nuklearna jest cały czas brana pod uwagę jako środek do użycia w trakcie wojny, gdyby zabrakło innych środków odpowiedzi na ataki także ze strony ukraińskiej. Jeśli przy tych atakach jesteśmy, seria eksplozji na Krymie, uciekający turyści, uciekający Rosjanie z okupowanych terenów. Ukraina właściwie już otwarcie się przyznaje do tego, że to ukraińskie wojsko stoi za tymi atakami. Mnie intryguje, jak bardzo daleko będzie szła ta kontrofensywa ukraińska. Czy to jest na razie tylko taki pokaz siły ze strony Kijowa, czy rzeczywiście jest chęć odzyskiwania tych terenów okupowanych, w tym także tego terenu okupowanego od 8 lat, czyli Półwyspu Krymskiego? Ukraińcy po raz pierwszy od szeregu tygodni znaleźli się ewidentnie w ofensywie na obszarze Krymu, bo w innych miejscach to wygląda inaczej. Przy czym to nie jest taka ofensywa tradycyjna, naziemna, że idą ukraińskie wojska na Krym. Tego nie ma i na dzisiaj nie ma takiej militarnej możliwości i takiego potencjału ze strony ukraińskiej, ale zostało naruszone pewne tabu. Rosjanie uznają Krym za swoje terytorium. Oczywiście międzynarodowo i sama Ukraina uważa za obszar okupowany. Niemniej na Zachodzie istniało takie przekonanie, że to już jest teren stracony, że tego Ukraina nie odzyska. Mówiąc o wygraniu wojny, mówiło się o powrocie do stanu z 24 lutego, a więc stanu, w którym Krym był już rosyjski, czyli pod rosyjską okupacją, jak mówią słusznie zresztą Ukraińcy. I tymi działaniami teraz, działaniami, w których
Ukraińcy atakują Krym, doprowadzają tam do wybuchów, doprowadzają do tego, że właściwie sezon letni został zerwany, że Rosjanie w panice uciekają stamtąd i te wszystkie korki na moście, no może nie rosyjska telewizja, ale telewizje na całym świecie pokazują, a sami Rosjanie też sobie przekazują, że byli na Krymie i co tam się dzieje. I nawet już Putin i rosyjska propaganda nie mogą ukryć, że coś tam się dzieje i to wykracza poza jakiś tam wypadek przy pracy i jakieś tam czyjeś niedopatrzenie. Czy przypadkowe wybuchy w składzie amunicji lotniczej. W tym kontekście Ukraińcy narzucili pewną dynamikę, postawili po raz pierwszy od wielu tygodni Rosjan w bardzo niewygodnej sytuacji, także moralnie i politycznie, bo muszą to jakoś swojemu społeczeństwu teraz tłumaczyć, co się dzieje na tym jakoby bardzo bezpiecznym Krymie. Most nad Cieśniną Kerczeńską jest właściwie tym takim punktem fundamentalnym, jeśli chodzi o połączenie lądowej części Rosji z Półwyspem Krymskim. Widać, że ten most, jego zniszczenie jest w zasięgu możliwości Ukraińców. Domyślam się, że to jest świadoma decyzja, że ten most nie jest bombardowany. Chodzi o to, żeby nie rozdrażnić Kreml za bardzo? Tu eksperci wojskowi mają różne zdania. Jedni mówią, że jest już w zasięgu, inni mówią, że jeszcze nie jest w zasięgu, ale oczywiście kluczowy oprócz militarnego jest ten wymiar polityczny. Na pewno decyzja o zniszczeniu tego mostu musiałaby być konsultowana z partnerami natowskimi, ujmijmy to otwarcie, bo broń, która jest do tego używana, nie jest bronią ukraińską, tylko jest bronią, która przyszła z zachodu na Ukrainę i wiadomo, że wokół tego są określone umowy, gdzie i jak ta broń może być używana. Było jasno powiedziane, że ta broń ma nie być używana na terytorium rosyjskim, także w jakimś momencie, że na Krymie. Teraz już widzimy, że jednak Krym tak i to jest ta wielka zmiana. Niemniej most byłby bardzo poważną decyzją, nie tylko militarną czy infrastrukturalną, odcinającą częściowo, bo dzisiaj też już po lądzie, po częściach... No tak, przez Mariupol właśnie po to została tam ta droga utorowana. Rosjanie się z Krymem komunikować. No niemniej ten most ma ogromne znaczenie symboliczne, bo to było wielkie przedsięwzięcie, którym Putin się przed narodem chwalił, otwierano z wielką pompą i dzisiaj zniszczenie tego przez Ukraińców byłoby wielkim ciosem moralnym z wizerunek Putina i ciosem politycznym. Chodzi mi o takie morale wojsk, poczucie siły i sprawczości i przewagi w otoczeniu Putina. O takie morale chodzi. I oczywiście to by było ogromnie znaczące, mobilizujące z kolei po stronie ukraińskiej, bo to poczucie, że jednak idziemy do przodu, że gdzieś nam wychodzi, że tych Rosjan stawiamy w trudnej sytuacji. To jest ogromnie dzisiaj ważne dla społeczeństwa ukraińskiego i dla wojsk ukraińskich, które walczą w bardzo trudnych warunkach, są wycieńczone i takie impulsy są ogromnie potrzebne. No niemniej Zachód tutaj i myślę, że też strona ukraińska rozważa, jakie by były tego konsekwencje, bo Rosjanie w ten sposób urządleni mogliby odpowiedzieć w jakiś nieprzewidywalny sposób. Moje osobiste zdanie jest takie, że nie należy sobie takich czerwonych linii stawiać, bo Rosjanie tak czy siak mogą odpowiedzieć w nieprzewidywalny sposób. Jeśli Ukraińcy mają tę wojnę wygrać, to muszą działać na swoim terytorium nie ze związanymi rękami. Jasne. I widać zresztą, że ta strategia krymska odnosi efekt. Właśnie pani ambasador, bo wszyscy spekulowali i eksperci, i instytuty, które badają wojnę w Ukrainie, że po tych pierwszych jeszcze atakach na Krym i po tych zdjęciach, które obserwowaliśmy plażowiczów, którzy uciekają, rosyjskich plażowiczów, którzy uciekają właśnie przed bombardowaniami, że odpowiedź Rosji, odpowiedź Kremla będzie stanowcza, będzie agresywna, być może nawet będzie spektakularna. Na razie czegoś takiego nie obserwujemy, ale z tego, co pani mówi, interpretuję, że rzeczywiście jest takie zagrożenie, że po przekroczeniu pewnej, jak pani to nazwała, czerwonej linii, no ta Rosja może być jeszcze bardziej nieobliczalna niż jest obecnie.
Wiadomo, że takie zagrożenie jest i na skali nieobliczalności jeszcze Rosja nie pokazała wszystkiego. Równocześnie nie wiadomo, gdzie ta granica przechodzi i ciągła próba takiego wykalkulowania, a gdzie jest ta granica, na ile sobie możemy pozwolić, no czyni, ogromnie utrudnia efektywne działania wojenne ze strony ukraińskiej. Więc to uznanie, że przynajmniej na terenie Ukrainy, łącznie z Krymem i w związku z tym łącznie z nieprawnie zbudowaną infrastrukturą na teren Krymu, Ukraińcy mają prawo prowadzić działania wojenne, bo jest to ich kraj, no myślę, że tak tę granicę można spokojnie wyznaczyć. Z kolei z Putinem jest tak, że on bardzo dużo wygraża, ale kiedy widzi, że już nie ma pola manewru, to okazuje się, że nic takiego nowego, bardzo okropnego, okropniejszego niż dotychczas się nie dzieje. Tak było z deklaracją o gotowości i chęci wstąpienia do NATO ze strony Finlandii i Szwecji. Przecież Putin też się odgrażał, że stanie się coś strasznego i on zareaguje w sposób straszliwy. Po czym jak rzecz się zdarzyła i jest, jak widać, nieodwracalna, nic takiego się nie zdarzyło i nic Putin nie zrobił. A w pani ocenie to wynika z braku siły czy z braku środków? Akurat w sprawie tutaj Finlandia, Szwecja, tak? Z braku środków. Po prostu nie ma instrumentów, żeby spowodować, aby te kraje zmieniły swoje zdanie. No musiałby wejść w otwartą wojnę już z sojuszem, a na to absolutnie nie ma potencjału ani ekonomicznego, ani militarnego, ani żadnego innego i myślę, że sobie z tego bardzo dobrze zdaje sprawę. Ale środki odwetowe akurat w Ukrainie za Krym, no niestety są prawdopodobne i tutaj się mówi, że jest dzień flagi, dzień niepodległości Ukrainy 23 sierpnia i że tego dnia może się coś zdarzyć i że to mogą być po prostu kolejne uderzenia na te tereny Ukrainy, które są względnie w pokoju, czy Ukrainę Zachodnią, czy Kijów, w jakieś wrażliwe, a być może także niestety zaludnione przez cywilną ludność miejsca i na to ciągle Rosja niestety potencjał ma. Zresztą już kilkukrotnie obserwowaliśmy, że Kreml z lubością podchodzi do ataków w takich symbolicznych momentach, chociażby wizyta prezydenta Bidena w Rzeszowie, czy podróże zagranicznych polityków do Kijowa, czy na zachód Ukrainy. Chciałbym, pani ambasador, patrząc też na pani doświadczenie w Moskwie, chwilę się skoncentrować na tej kremlinologii takiej klasycznej, bo rosyjskie i ukraińskie media piszą o rozłamie w relacjach pomiędzy Władimirem Putinem a Dmitrijem Miedwiediewem. Prezydent Putin miał wysłać Miedwiediewa do jednej z separatystycznych ukraińskich republik, ponieważ jego zdaniem, i to jest cytat, nikt tak dobrze nie dogada się z narkomanami i alkoholikami. Miedwiediew rzeczywiście na teren separatystycznych republik pojechał. Jak to należy interpretować, jak oceniać? Ja bym tu nie widziała rozłamu, tylko takie traktowanie z buta i poniewieranie, co jest absolutnie elementem relacji między Putinem a jego najbliższym otoczeniem. A już Miedwiediew jest tutaj takim koronnym przykładem, bo to jest człowiek, który sprawował urząd prezydenta właściwie zanim stał Putin i jak kukiełka dawał się z tyłu pociągać za sznurki. Jak taki niedźwiadek w nawiązaniu do nazwiska, przesuwany z miejsca na miejsce przez Władimira Putina. Zgodnie z oczekiwaniem Putina grzecznie ustąpił znowu tego miejsca, jak tylko Putin z powrotem chciał i mógł wrócić. I od tej pory widzimy u Miedwiediewa coraz większą, jakiś taki syndrom, no powiedziałabym, przypodobywania się Putinowi w sposób już no budzący, no niesmak to jest mało powiedziane, ale mam wrażenie aż już karykaturalny, dlatego że wygłaszane przez Miedwiediewa w ostatnim czasie rzeczy są tak radykalne, już tak skrajnie radykalne. On próbuje być zawsze dwa kroki przed Putinem w antyukraińskości, antyzachodności, wielkim rosyjskim nacjonalizmie, a przecież to był kiedyś człowiek, który głosił jakoby ideały demokratyczne. Nie znaczy, że on w nie wierzył, ale widać, że ma taką potrzebę tutaj przypodobania się, że aż karykaturalnie, radykalnie jest dzisiaj jednym z największych zagorzałych rzeczników tej doktryny nacjonalistycznej wielkoruskiej. No nie tylko w Rosji,
ale tak w ogóle międzyludzko bardzo jest zawsze ciekawy ten mechanizm upodobania, upodlenia siebie samego. Chciałem jeszcze panią zapytać właśnie w kontekście Władimira Putina, jaka jest jego pozycja obecnie teraz na Kremlu? Bo na początku wojny mieliśmy mnóstwo spekulacji na temat jego stanu zdrowia, stanu poczytalności, tego jak układa relacje ze współpracownikami, tego, że być może zostanie w jakiś sposób utrącony ze stanowiska albo przejdzie na emeryturę. Te wszystkie spekulacje ustały. Czy to też oznacza, że pozycja Władimira Putina się ustabilizowała po wybuchu tej wojny? Nic nie wskazuje na to, żeby ktoś dzisiaj chciał i mógł usuwać Putina, choć zawsze w takim systemie no już quasi totalitarnym, coś więcej niż autorytarnym, pozycja lidera no jest taką pozycją, wokół którego się spekuluje, bo na nim jest wszystko zawieszone, więc się patrzy, czy aby zdrowy, czy niezdrowy. Czy nie kuleje, czy kuleje, czy widzi. Tak jest, no to są takie, ponieważ też dostęp do informacji jest niezwykle ograniczony, to zaczynają się takie spekulacje, ale widać, że to nie jest tak, że coś tam się może łatwo i szybko przeciwko niemu zrodzić. Widać też, ale równocześnie widać, że ta wojna jest najwyższą stawką dla Putina. On nie ma odwrotu, on nie ma takiej opcji, żeby w tej wojnie przegrać, ponieważ on postawił wszystko, swój prestiż, swoją pozycję i przegrana w tej wojnie podkopie jego pozycję. Sukces w tej wojnie zbuduje i buduje jego pozycję. Tego sukcesu nie ma, ale mechanizm też systemu totalitarnego, także w wymiarze takim informacyjno-propagandowy jest taki, że z jakichś tam postępów zawsze wielki sukces można zrobić, ale to on by musiał podjąć taką decyzję i mówi się o tym, że są oczekiwania, aby zrobić przerwę i żeby do końca tego roku poprowadzić jednak tę ofensywę, mieć jakiś sukces i na jakiś czas zakończyć, żeby zebrać siły i się odbudować. Czy tak będzie? Oczywiście nie wiadomo. Wygląda na to też, że system, który dzisiaj się, bo ten system w Rosji się bardzo zmienia, to nie jest tak, że mamy do czynienia ciągle z tym samym, to jest coraz gorzej, coraz bardziej inwigilacja ludzi, coraz mniejsze przewinienie, coraz dłuższe wyroki. Im reżim się bardziej boi, tym bardziej przydeptuje obywateli. Tak, ale też widać, że propaganda nie wystarcza i że ten system takiej opresji także coraz bardziej narasta. To oczywiście idzie w parze z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. To jest proces, który następuje. Sankcje nie zawaliły tej gospodarki i to jest jakieś rozczarowanie na Zachodzie, ale też działają w tym sensie, że krok po kroku ta gospodarka staje się coraz słabsza i ludziom się zdecydowanie żyje coraz gorzej. Musimy czekać, co przyniosą kolejne dni i trzymać cały czas kciuki za Ukraińców. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, obecnie Instytut Strategie 2050. Dziękuję pani ambasador za rozmowę. Dziękuję bardzo.